Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich w RPGówku, jestem Dredu, ze mną są wspaniali moi cudowni gracze Klątwy Strada, którzy jeszcze żyją, wbrew wszystkiemu temu, czego się spodziewałem. Good for you. Oddali nieumarłe dziecko ojcu. Nie umarło w sensie dlatego, nie umarło dlatego, że nie umarło dzięki nim. Kinda sus. Oddali Jeskę ojcu Lucjanowi, za co ojciec obiecał, że im się odwdzięczy. Natomiast dalej w kwestii pozostaje pytanie, jak się ma im odwdzięczyć. Po czym wrócili do zajazdu Błękitna Woda, gdzie z obiadem przy suto zostawionym stole czekał na nich, na naszą trójkę bohaterów Eimiar razem z Zelriadem, z czego chyba są poirytowani, bo przyszło ich mniej niż miało przyjść. Słuchajcie, nie, to nie jest nowe, jeżeli ktoś nie docenia naszej pracy, więc tak jakby ja się przyzwyczaiłem do tego. Eimiar ma taką białą kucharską czapkę na głowie i trzyma dłonie na mostku i tak je delikatnie zaciera i uśmiecha się tajemniczo, obserwując, co się dzieje. Wiecie, ogólnie rzecz biorąc, powinniście się cieszyć, że nawet my przyszliśmy, bo mogliśmy też nie być w stanie, tak czasami bywa. Dobra, słuchajcie, jedźmy, bo ja naprawdę jestem już głodna. Co w ogóle Poczekaj. Chodź, młoda dama. Tak głową wskazuje w sposób bardzo delikatny. Pana chwilę. Idę. Mhm. Tak nachylam się tylko, że Nadia słysza. Co znaczy my też nie mogliśmy, mogliśmy nie być w... Co? Wiesz co, ujmę to tak, a może powiem ci tylko tyle, że jesteście za głupi, żeby współpracować z wystaniem. Co? To co słyszałeś? Aha, okej. Okay. Odchodzę gdzieś na bok. Ja też odchodzę, znaczy sprawdzam w ogóle, co zrobili. Do jedzenia. Co zrobili się do jedzenia? Opowiadajcie. No więc są to solone marchewki z ogórkiem i posypane cebulą. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę jest to... Zel, musimy coś wymyślić teraz. Fancy. Mhm. Kochana, po pierwsze, na przystawkę, tak jak powiedział tutaj Eimiar w kuchni, przegrzebki. To chyba klasyczne, że to po prostu musi być jako, żeby aktywować kubki smakowe. Tutaj oczywiście wino. No nie jest to najlepsze, do którego się przyzwyczaiłem, ale sama rozumiesz. Urwin gdzieś tam z tyłu. Lepsze, jakie mamy w karczmie, nie? Chowa się tam coś dłubiąc dalej. Tak jak mówiłem. Więc to, jeżeli chodzi o... Jak się nazywa, przepraszam, taki alkohol, który się podaje na zaostrzenie apetytu? Appetizer? Aperitif. Więc dodatkowo zupa. Na co byś miała ochotę? Prążek? Mięsko. W zupie. No fantastycznie okay. Się składa, bo jest pieczarkowa i borowikowa. Więc do wyboru. Ale żeby nie robić wam tutaj problemu, połączyliśmy to w jedno. Smak jest wyborny. I główne danie, jako że dzisiaj jest tydzień wegański w Walaki. Czy gdzie my tam jesteśmy? Jesteście w Walaki, jak najbardziej. Dokładnie. Więc na drugie danie mamy... Przepraszam pana, jak się nazywa to mięso? Wilczyca. To jest wieprzowina. To jest wilczyca. A. Wilczyna, przepraszam. To nie jest wieprzowina? To nie jest wieprzowina? Urwin się tak na was patrzy. Moment, nie? Wchodzi do kuchni, bo jeśli wychodzi z takim oskurowanym mu wilczym łbem, to wygląda jak wieprz? No taki trochę makły. To nie do końca. A może dzik? Może to jest makłowicz jak makły.
to jest rodzina Makłowi, czy to nie jest ten gatunek? To nie to. Aha, okej, okay, dobrze. Więc się okazuje, że mamy wilczynę, nie wieprzowinę, podduszaną, w sensie w takim beszamelku zrobionym. Ale też na wół. Ale też na wół. Też smakuje wspaniale. To wyszło na F, ale też jest na wół, przyjmijmy. Coś pomyliłem, Emir, czy dobrze mówię? Nie, fantastycznie. A na deser, wiadomo, mus truskawkowy. Delikatnie skropiony czekoladą. Czy wy sobie zdajecie sprawę, jak trudno robi się danie z przepisu, kiedy nie umie się go przeczytać? Ale to od czego masz zela? Czy wiecie, jak trudno pomaga się zrobić danie z przepisu, którego się nie rozumie? Mimo, że umie się go przeczytać? A poza tym... I tak przejeżdżam ręką po jednym zdań. Pomniejsza iluzja robi cuda. I widzicie, jak jakieś takie rozkwita kwiat na środku tego domu. Heimer, rzuć sobie na gotowanie. Masz cooking utensils. Jak się rzuca na gotowanie? Gotowanie będzie z inta bodajże? Chyba tak. Więc rzucasz sobie na inteligencję i dodajesz proficiency. Musisz sobie w głowie dodać proficiency. Dobrze, moje proficiency bonus to aktualnie plus 3. Więc rzucam na inteligencję. Mhm. Czy jest sens zużyć inspirację? Nie, nie. Nie ma sensu. Myślę, że dostaniesz... I chciałem powiedzieć, że dostaniesz kostkę bonusową, tak sobie pomyślałem teraz za to, że ci pomagał Emir. Dobrze. Rzuć jeszcze raz. To by było dobrze. To by było dobre. Może to będzie ta gorsza kostka. To jest w sumie 12. W sumie 12, okej. Okay. Więc generalnie jak kopiecie łyżką w zupie, czy widelcem w tych makiełkach, którzy tam zrobili z Makowicza, to jest jedzenie i chyba nie jest trujące, ale szału nie ma, dupy nie urywa. Generalnie... To jest jedzenie. Tak, do tego liczymy takie delikatne elementy barowiańskie. To może i miały być truskawki, ale są przeplatane borowikami, pomalowanymi na czerwono jakąś taką barwnikiem do jedzenia, bo truskawek jest mało, więc te borowiki w sumie nie smakują jak nic, ale jak się zamknie oczy, powącha truskawkę i zagryzie borowikiem, to może i nawet smakuje jak truskawka. No ale no cóż, bieda w kraju. No tak. Tak, tak. Marchewka miała być krojona, a nie miażdżona, ale za późno się zorientowali. Aha. Oddajcie fartucha. Jest pyszne. Proszę bardzo, gdyby się nie zmieniali nam trzy razy w trakcie naszego przygotowywania, ile będzie osób, byśmy to lepiej ogarnęli. Właśnie, gdzie twój chłopak? Chłopacy? Znajomi? Tak userało. Przecież ci mówiłem, że zerwała. Przestań, nie poruszaj tego tematu, bo się rozryczy. Zatem siada do stołu. Chce mały problem po drodze. Tak, tak, tak. Słyszałem, że był jakiś chłopak, który został ranny. Mhm. Tak, znaleźliśmy. Byliśmy w kościele u Jeski. Sprawdzić w ogóle, gdzie on jest i tak dalej. I prążek, dobrze pamiętam, go wyniuchała. Ty zgadniecie, gdzie był? Nadia. Uspokój swe konie, czy coś. To była jedna z niewielu sytuacji, w której Wetel chciał coś powiedzieć, a ty weszłaś mu w słowo. I on znowu się zamknął w sobie. Wetel? Wetelu. Jeskę próbował zabić ten grabarz, który ukradł relikwie. Poczekaj, ten grabarz od ojca Luciana? Patrzę na Nadię, żeby jednak potwierdzić, czy to są prawdziwe słowa. Nadia udaje, że te borowiki są całkiem dobre. W sensie próbuje sobie wmówić, więc... Ale gdzieś tam między jednym a drugim kęsem przytaknęła.
No, już nie, ale w każdym bądź razie Jeska był ranny dosyć mocno, ale jest już bezpieczny na tyle, na ile może być w świątyni. Ale pojawił się drugi problem. Byłbym zdziwiony, gdyby nie. Bard o imieniu Riktavio zauważył Doru, jak wychodził z naszego wozu. Poczekaj, Riktavio wychodził z waszego wozu, czy to Doru wychodził z wozu? Doru wychodził z wozu. I gdzie jest Riktavio? Drzwi się otwierają. Wchodzi Riktavio, zatrzymuje się w progu, patrzy się tak na was. Zamyka sobą drzwi. Tak podnoszę miskę z jedzeniem. Tak, tam Basowa mija cię bez słowa i wchodzi po schodach do swojego pokoju. Niegraczny. O tym mówimy, tak? Aha. I co się stało dokładnie? Zauważył Doru. I mieliśmy z nim małą dyskusję. A to Riktavio wszedł, tak? Mhm. Jednak skorzysta pan z naszej gościny. On proszę, minął was, wszedł po siebie, schodach i poszedł do siebie. Także jak mówisz, to on totalnie olewa i idzie do siebie, bez słowa. Niegrzeczny. Przynajmniej tym razem nie próbuje strzelić ci w głowę, proszę. Dobra, możecie to jakoś logicznie opowiedzieć, bo delikatna sprzeczka i próbuję strzelić w głowę, trochę się jakby, trochę zazębia, a trochę w chuj nie. O, wybacz. Nie, ostatecznie nie wiem, kto kogo rzucił. Ja też nie, ale dobra, to zostawię na później. Wybacz moją oszczędność w słowach. Przyzwyczaiłem się. Może krócej. Riktavio... Nie, dłużej. Riktavio zauważył Doru, założył, że współpracujemy z wampirami. Nie spodobało mu się to, ja wyszedłem, Prożek też wyszła. On zareagował, jakbyśmy go zaatakowali, wypuścił swojego szablozębnego kota. Jakbyście się zastanawiali, skąd takie ładne dziury w futrze. I tak totalnie bez powodu wyrzucił, tak? I się przyglądam tym dziurom w futrze. To poczuł się zaatakowany. Ale samym podejściem się poczuł zaatakowany? Nie, no jest mała szansa, że trochę nadal nie ogarniam konceptu przestrzeni osobistej. Pamiętam, że zazwyczaj spałaś na popiele, więc może rzeczywiście. Hej, u nas się, jak się wita jeden z drugim, to się ocieramy o siebie. Więc... I tak do Ejmiar. No nadal nie ma chłopaka? Ale to może sprecyzuj... Może popił. No. Popił się lubił przytulać do wszystkich. Nie lubiłem tego. To znaczy... Ja pierdolę. Dobra, i co? A czemu ta sprzeczka? Czemu rozmowa? Czemu dziury? Nie można było mu wyjaśnić tego, że... Wyjaśnić? Zdaje się, że on jest uprzedzony do wampirów. Patrzę na Wesela. Tak przynajmniej wyglądał. No to chyba dobrze, no to raczej nie jest powód do... Raczej no, takich ludzi szukamy, inaczej, tak? Troszeczkę tak, inaczej ale... to wygląda, kiedy z naszego wozu wychodzi Doru i on to widzi, więc... Też trochę nie wypał. Ale wyjaśniliście mu... To... Nie, wmówiłam mu, próbowałam mu wmówić, że gówno, że wcale tak nie było. Nie wiesz, tak średnio wyszło. Czyli cała nić porozumienia, więź przyjaźni, czy jak to nazwać, którą nawiązałem jeszcze wczoraj z tym człowiekiem właśnie, pękła i została nadpalona, tak żeby nie można było dwóch końcówek związać ze sobą. O, już no, bym nie dramatyzowała. Bo wiecie, zadajecie się, nie wiem czy wiecie, zadajecie się z Wistanką, a on do Wistanek też coś ma. W związku tak. Z tym, jak tylko mnie zobaczył. Bo jak no, większość cóż. Tej krainy, z tego co zauważyłem do tej pory.
Bez przesady. No, no właśnie no, nie bez przesady, bo Wistani no, raczej jest... nożem i zatem wrzuca sobie marchewkę do ust. I żuje ją powoli. Zdajecie sobie sprawę, że mówienie gnomie nożem bez podania przyczyny, powodu, sytuacji trochę tak jakby... Ciężko ocenić. Zel, była walka. Daj, znaczy sprzeczka, walka, potyczka. Zwiąź to jak chcesz, nie wyszło. Bardzo duże i wielkie nieporozumienie. Nie no właśnie, wyszło, bo żyjecie i on też żyje. No. I chciał mi odstrzelić głowę. Zrobił to? Poczekajcie, kto pierwszy dobył broni? No to automatycznie jest lepszym człowiekiem? Kto pierwszy dobył broni? A czy tygrys, wypuszczenie tygrysa to jest dobre, dobór broni? Dobranie czy jeżeli byś była sama, a dwójka ludzi dwójka osób uzbrojona by cię atakowała, nie broniłabyś się? Ale my nie mieliśmy broni wyciągniętej. Myślę, ale... że możemy się zgodzić, moje drogie, że to było, to było po prostu nieporozumienie. No tak. Na szczęście udało nam się załatwić to bezkrwawo, prawie. Ile walk w przeszłości było tak naprawdę nieporozumieniem? Mało. No nie wiem, wtedy co wyskakiwaliśmy z okna, no to fakt, no nie zdążyliśmy się porozumieć z tymi pięknymi paniami. Nie zdążyliśmy tak, się porozumieć się nawet między sobą, więc to mnie jakoś nie dziwi. Więc samo przez się mówi, to też było nieporozumienie. Weter wrzuca kolejną marchewkę do ust i żyje powoli. Patrzę, zerkam tak, ale tak, żeby nikt nie widział, ale jest taki delikatny uśmiech zadowolenia i spełnienia na twarzy i miara. Jest za barem, za lado właścicielka albo właściciel? Tak, jest właściciel. Krząta się tam gdzieś za barem. Okej, no to chcę iść, no to pojdę do niego w takim razie. Mhm. I się wstaję bez słowa, idę do niego. Przepraszam najmocniej. Ta! Miałbym taką ogromną prośbę, bo wcześniej się okazało, że nie można tam iść, a nie chcę znowu nadużyć cierpliwości, gościnności. Mamy jedno pytanie do pana, który wszedł przed chwilą. Riktavio, to jest, no. Czy byłaby możliwość, żeby wejść tam do niego, ale zapytać proszę ewentualnie? Jak gości, to tak? Myślę, że nie, jakby nic nie mówił, żeby nie przeszkadzać, więc... Ma pan może jakiś trunek taki bardzo dobry? Aha. Z pustymi rękami trochę nie wypada. Aha. Ty powiedziałeś sztrunek? On mówi, wyciąga litrową butelkę. To jest kruszon czerwonego smoka. Dwie sztuki srebra będą. I wam głowę do Ejmiara. Co tam? No chodź. Podchodzę. Nie wiem jak ty, ale ja bym sobie tutaj jednak próbował znaleźć przyjaciela niewrodów. Ja planowałem pójść tam później z nim porozmawiać. Może udałoby się wyjaśnić całą sytuację. Tylko kwestia jest taka, bo właśnie tutaj próbuję... Da pan trzy butelki tego. Popróbuję... Żeby nam nie uciekł po prostu. W sensie, żeby nie poszedł gdzieś. Da pan cztery. Jest. Dobrze. I on płaci. I on płaci, pokazuje na imię. On wiesz co, staje z tymi butelkami, teraz jak się tak obejrzałeś... Wyjmuję złotnika z sakiewki, okay. Kładę na ladzie i oczywiście tak jak wcześniej, wczoraj, palcem po tej ladzie przesuwam w jego stronę. On takie... przesuwa butelki w twoją stronę. I zostawiam. Dziękuję. Może, bo oni ich jedzą. Nie wiem, jak tyle już podjadłem wystarczająco w kuchni, robiliśmy to jedzenie. Już możemy ich spróbować się zapytać z jego strony, jak to wyglądało. No, raczej nas nie zabije w środku karczmy. Raczej. Raczej nas nie zabije. Kropka. No, też tego bym się trzymał.
Dobra, to weź te dwie butelki, próbujemy, może nas otworzy albo nie, ale ty rozmawiasz, jak idę za tobą, bo... Dobrze, to niech oni sobie jedzą w spokoju, bo wyglądają na wymęczonych, a my spróbujemy z nim porozmawiać. Dobra, to weź te dwie butelki, ja wezmę tą. Dobrze. I idziemy. Tylko Zel. Żadnych ogni i takich tam. Piekielnych. To może iść sam. I uważajcie, on bardzo nie lubi być zaskakiwany. No. I kładę tą czwartą butelkę właśnie na stole tam, co jedzą. Mhm. Wrzucam trzecią marchewkę do ust i powoli żuję. To nie miał słabe urodziny. A to... A ja sobie nalewam. To taki digestive, tak się to nazywa u was? Digestive. Co? Jakiemu to? Potyglewemu. Jakieś twoje elfickie... Nie znam tego słowa. Nieważne, natrawienie. Tylko wszystko ma być zjedzone. Wetel, widzę cię. Ty, Emiar. Nachyl się. No. Zdejmuję tę białą czapę mu z głowy. Dobra, idziemy. Zaczesuję włosy. Otrzepuję się z mąki. Dobra, chodź. Wchodzicie sobie na pięterko, stukacie podkowami, że tak nazwę, podkutym obuwiem, podkowami, po tych deskach, docieracie do drzwi na wprost, są dwie pary drzwi po prawej stronie, jedna na wprost. Te po prawej stronie wyglądają dużo solidniej. I widzicie, że z jednych z nich wygląda twarz jednego z dzieciaków. Że jak tylko wchodzicie, to chowa się i pff, zamyka. My nie widzieliśmy wcześniej w ciągu dnia, jak on skąd wychodzi, bo chciałem iść na górę za nim. On wchodzi z tych drzwi, które są na wprost schodów. Okej. Okay. I one są oczywiście zamknięte. Znaczy, tak, nie są uchylone w żaden sposób. Okej, okay. No dobra. Coś robicie? Pukacie? Krzyczycie? Wołacie? No ja stoję za Ejmiarem, więc oddaję. Ejmiar? Stoisz przed drzwiami. Drzwi wyglądają na przyjazne. Ostatni rzut, no właśnie, bo ja się tego nie boję, ale gdybym był popiołem. Nie. Ostatni rzut oka na Zela i... Tu. Czego? To ja, Ejmiar. Poznaliśmy się wczoraj, chciałbym porozmawiać. Jest ze mną mój przyjaciel. O czym chcesz gadać? Chciałbym się dowiedzieć, jak z pańskiej strony wyglądała całe zajście i nieporozumienie, które miało miejsce niedawno. Szukamy kłopotów, weź tutaj. Nie gadam z ludźmi, którzy kolaborują z nieumarłymi. Co ma pan na myśli? Czy będziemy rozmawiać przez drzwi? Co mam na myśli? To, że widziałem, jak wasi towarzysze wychodzą z waszego wozu w towarzystwie wampira. Jeżeli nie macie o tym pojęcia, to polecam się zastanowić, z kim się zadajecie. Chwila. Proszę się nie rozpędzać w osądach. Czy możemy przedyskutować całą sytuację i wyjaśnić kilka rzeczy, zanim postawimy założenia, które być może są błędne, a które mogą rzucić się cieniem na naszej zawiązanej wczoraj więzi. Rzuć sobie na perswazję. Okej. Persuasion. Perswaduj go tam. Zgubiłem go. Najgorzej. Jest. Okej. Drzwi ochylają się. Widzisz... Rictavio, który stoi z jedną ręką na klamce, a w drugiej ręce trzyma pistolet. Wyciągnięty z kolby. Znaczy, z...
Mhm. On mnie widzi? Tak, widzi waszą dwójkę. Ja wyciągam tak, żeby on to dokładnie widział, symbol, ten mój religijny Latandera. I podnoszę tak ręce, pokazując, że mam puste, podwijam rękawy. Nie masz pustych, bo trzymasz wino w ręce. No, w sensie nie, tak. No. Ja chyba miałem te butelki. Ja mam jedną butelkę. A ma jedną butelkę, tak. Jedną, tak. A. To ja mam dwie. Okay. Emiar w ogóle stoi tak, że trzyma to wino od spodu, tak jakby trzymał, powiedziałbym, skrzynkę przed sobą na wysokości bioder i jest tak mocno odchylony do tyłu, jakby to wino było ciężkie. W sensie to takie daje wrażenie. Natomiast on to po prostu jest taki sztywny, wyprostowany i tak nieco odchylony do tyłu. Okej. Okay. Patrzę w oczy Rictavio. Widzisz zimne, przenikliwe spojrzenie niebieskich oczu. Jakby facet był dużo starszy niż wygląda, ale w końcu półelf, więc może być. Patrzę się na ciebie, patrzę się na Zela, na butelki, rzuca okiem pomiędzy szczeblami barierki na dół, na stół, przy którym ewidentnie widać Nadię. I kiwa głową, żebyście weszli. Wchodzę. Kiwam mu bardzo delikatnie i wchodzę, obserwując, co robi z bronią, ale tak raźnym krokiem. Wysoko chowa ją, znaczy nie, trzyma ją w ręce. Czy jak wejdziecie do środka, to zamyka bardzo powoli drzwi, jakby nie spuszczał spojrzenia z Nadii. I kiedy zamyka je za sobą, przekręca kluczyk, chowa pistolet do kabury. O czym chcecie gadać? O wszystkim. Być może jest pan jedyną osobą, która może nam pomóc. Dlaczego mam z wami gadać? Czy wiecie, po pierwsze, czy wiecie, że wasi towarzysze kumplują się z wampirem, którego trzymali w wozie? Proszę nie wysuwać daleko idących wniosków. Czekam na wyjaśnienia. Oczywiście, po to tutaj jesteśmy. Czy możemy usiąść? Proszę. Czy jest tam jakiś stół? Jeżeli jest stół, to stawiam te dwie butelki na stole. Pokażę ten pokoik. On jest niewielki. On jest na piętrze. Zobaczycie go zaraz na mapce. Tam nie ma za dużo. Zaraz, czekajcie, bo czego nie mogę. Reveal areas. O, coś się nie chce działać. Fantastycznie, jeszcze tego mi było potrzeba. No spokojnie. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Pomieszczenie N. Czemu jesteś w dwóch osobach, Elmer? Więc w tym niewielkim pokoju gościnnym znajdują się łóżko okryte wilczymi futrami, skrzynia, wysoka szafa i biurko z krzesłem. Na blacie stoi lampa, a obok leży dziennik w okładce z czerwonej skóry. Wy macie możliwość usiądnięcia zarówno na krześle, które jest przy biurku, na skrzyni, na łóżku. Tak, właściwie, albo na parapecie okna, nie? I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o to, co możecie zrobić. Czy gdzie możecie usiąść. To się opieram o parapet okna, otwieram butelkę. Mhm. Jeżeli pan chce, to mogę sprawić, że nikt nie wejdzie do tego pokoju, nikt nie będzie nam przeszkadzał. Ma czas rozmowy. Myślę, że nie potrzebuje pomocy. Dobrze. W akcie dobrej woli, żeby pokazać, że nie mamy złych zamiarów, chciałbym powiedzieć, żeby to pan najpierw zadał pytanie. Co robicie w barowi? Chce pan krótką czy długą odpowiedź? Sensowną. Nie wiemy. Próbujemy się tutaj przypadkiem. Próbujemy się wydostać. Możemy zrobić także po jednym pytaniu? To zależy od pytań. Jaki jest pana stosunek do podobno, do władcy tej krainy? Nie znam go osobiście.
No powiem tak, my nie jesteśmy jego fanami. Aha. Strasznie nam utrudnia wydostanie się stąd. Ponoć utrudnia wszystkim wydostanie się stąd. A przynajmniej więc stara się. Próbujemy. Znaczy, przepraszam, to było moje pytanie, więc może teraz pana kolej. Dlaczego trzymacie. Dlaczego kumplujecie się z wampirem? Nie powiedziałbym, że kumplujemy. To elaboruj. Władca tej ziemi jest wampirem, więc obecność wampira, nazwijmy go udomowionego. Może od początku, żeby nie było, że tutaj pomijamy ważne szczegóły. Jest tutaj w tej krainie, albo bardziej teraz już chyba była, wioska Barovia. To znaczy była? Ostatnio jak przejeżdżaliśmy tamtędy był... jak to nazwać? Powstanie nieumarłych? Przemarsz nieumarłych? Kto mógł z tej wioski uciekać, bo nieumarli zaatakowali tę wioskę? Taki przemarsz nieumarłych? Jakbyś mógł elaborować? Mówisz półsłówkami. Cmentarz w Barovii. Aha. Wszyscy, którzy tam leżeli, powstali. Aha, w postaci takiej zielonej poświaty, tak? Ja mam ogromną prośbę, Dredu. No. To jest całość tej naszej podróży, to jest tydzień, więc jako gracz, jakbym zapomniał coś albo totalnie błądził, jakby można było jasne. Nakierować, że coś źle mówię. Nie? Jakby coś nie zgadzało się z prawdą, to poprawię, jasne. Dobra. Czy to była zielona forma? Tak. Tak, no takie jakby te dusze, takie dusze, które szły, to jest taka zielona forma była. Ja w tym czasie podaję mu pudełko z papierosami. No wyciąga papierosa, zapala. Przemarsz nieumarłych przez wioskę Barovię zdarza się średnio 2, może 3 razy w tygodniu. Dusze wszystkich tych, którym nie udało się zabić strada, idą w stronę zamku, wchodzą na najwyższą z wież i rzucają się z niej w przepaść, niknąc przed wschodem słońca. I to jest znana informacja, że to następuje 2-3 razy w tygodniu? Nie wszystkim. Aha, no właśnie, my niestety nie mieliśmy tej informacji. Jak długo jesteście w Barovii? Niecały tydzień. A w wiosce byliśmy jeden dzień. Też chyba niecały. Ale wspominaliście w opowieści, że tam w Barovii nikt nie przeżył. W Barovii? Nie. Śmiałkowie, którzy próbowali zrzucić strada z tronu, nie przeżyli. Patrzę zdezorientowany na Zela. Mnie tam nie było, więc... Więc w tej wiosce, uciekając, bo nie wiedzieliśmy, że to jest przemarsz, który się zdarza w takim sposób, byśmy pewnie tego nie zrobili, w kościele, w kaplicy, w podziemiu słyszeliśmy głos, który wydzierał się w niebogłosy, żeby go wypuścić. Czemu mnie więzisz? Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie. To zacnie z waszej strony, ale powinniście głupio to zabić. Głupio bym powiedział. Właśnie... Głupota i współczucie mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Prowadzą do szybkiej śmierci. Wiem. Nie byłem za tym. Pytanie meta, czy reszta drużyny powiedziała nam, że to Doru znalazł Jeskę, czy nie? Czy my tej informacji nie mamy? Chyba mówiliście przez kolczyki, nie? Tak? Przez pierścienie? Tak. Dobrze. Nie kolczyki, tylko pierścienie. Wiem, pomyliłem się, przepraszam. Przyjmę, że tak. W ramach tej wymiany zdań. Dobrze. Drogi panie, czy zna pan Jeskę, chłopca, który służy tutaj w świątyni? Oczywiście, że tak. Wszyscy znają Jeskę. Dobrze. Chciałem tylko ustalić ten fakt. Więc z opowieści, ponieważ dołączyłem do tej drużyny nieco później, z opowieści, które zostały mi przekazane, wydarzenia wyglądały mniej więcej tak. Kiedy byli pierwszy raz w wiosce Barovia, spotkali tam świątobliwego ojca, który opiekował się świątynią.
Był tam kapłanem. Podobno więził kogoś w piwnicy. Jak szanowny pan tutaj zasugerował, jest to wampir. Tak? Tak. Wiedział pan o tym. Widać na pierwszy rzut oka. Z tego, co udało nam się ustalić, był on synem wspomnianego jegomościa. Czy o tym również pan wiedział? Nie znam go osobiście. Widziałem tylko wampira. Czy wie pan, że podczas kiedy przebywa z nami, nie zrobił krzywdy nikomu, wręcz przeciwnie, uratował Jeska? To podłe istoty, które stosują każdą możliwą sztuczkę, żeby zniszczyć wszystko dookoła. Na jakiej podstawie w tej krainie określa się, kto jest podły, a kto nie? To nie chodzi o to, kto jest w tej krainie podły, a kto nie. Nie umarli to wynaturzenie, które trzeba tępić. Może niezależnie jak bardzo wydaje się, że są dobrzy, wszystko co robią jest tylko po to, żeby zaszkodzić żyjącym. Może inaczej. Do tej pory nie mieliśmy... Znaczy ja nie wiem, Eimer, czy ty miałeś kontakt z wampirami poza to krainą. Więc jeżeli mamy możliwość obcowania z wampirem, który jest pod naszym okiem i nie robi nic złego, pozwala nam to odkryć, jakie są słabości tego gatunku i przy ewentualnej próbie wydostania się i próbie powstrzymania tego wydarzenia przez pana tych ziem, będziemy wiedzieli, jak sprawić, żeby osłabić jego wolę, żeby z tego co wiem, wyjść. Światło słoneczne, srebro, święcona woda działają na wszystkie pomioty bardzo dobrze. Niestety staram się, że tak nazwę, znaleźć sposoby i dowody na to, czy to działa tak samo na pana tych ziem. Czego nie mogę być pewien. Ale ta informacja, przyjmijcie, że jest darmową. Może przyda się wam i ocali wam duszę. Jaki w takim razie jest potencjalny pański zamiar względem pana tych ziem? Jedyny jaki może być dla każdego szanującego się człowieka. Proszę elaborować. Strad jest panem tych ziem. Ale z tego co wiem, jest też więźniem tego miejsca. Katem i ofiarą. Z tego co mi wiadomo po latach badań, to najpotężniejszy wampir, jaki chodził po tych ziemiach i po wszystkich innych. Trzeba go zabić. Zaniepokojone spojrzenie Zelowi, to znaczy zaniepokojone, takie porozumiewawcze, ale widać takie lekkie zaniepokojenie. Trzeba go zabić. Zniszczyć. Sprawić, że nigdy więcej nikomu nie zagrozi. Wszelkimi możliwymi sposobami. I dlatego trzymamy tego wampira, którego pan widział na ulicach, gdyż to nie jest nieświadoma bestia, tylko on wie, co robi i był u Strada. Jest jego, jak to nazwał, ofiarą. Nie chce być po prostu wampirem. Więc jest prawdziwą kopalnią wiedzy. Wierzcie mi, moi drodzy, żadna z tych istot nie chce być tym, kim jest. To nie zmienia faktu, że trzeba je zniszczyć. Znaczy sprawienie, że przestaną być wampirami, jest równoznaczne ze zniszczeniem? Nie ma innej opcji. Jedyną drogą jest zniszczenie. Czy wampiryzm jest klątwą czy chorobą? Wampiryzm jest stanem, który utrzymuje istotę pomiędzy śmiercią a życiem. Nie jest klątwą, nie jest chorobą. Jest...
tym, czym jest. Od jak dawna studiuje pan ten stan? Około 35 lat. My jesteśmy tutaj od tygodnia. Zatem bardzo proszę, jak wspomniałem wcześniej, nie wysuwać daleko idących wniosków z naszych poczynań. Mhm. Pierwszy raz spotkaliśmy się z istotą pokroju Doru i uznaliśmy, że studiowanie jej, zwłaszcza kiedy nie wyrządziła nam szkody i nie mieliśmy żadnego interesu w niszczeniu, że studiowanie go pomoże nam zrozumieć istotę tego, jak pan to nazwał, stanu. A Vistani, z którą podróżujecie, to wynajęty przewodnik? To dziewczyna, która straciła rodzinę w ataku wampirów. To dziewczyna, która jak każdy inny Vistani służy Stradowi całym sercem, z pełnym oddaniem. Vistani to istoty, którym nie wolno ufać. W żadnym wypadku. Skąd te wszystkie uprzedzenia? Z doświadczenia. Wielokrotnego. Proszę zatem podzielić się tymi doświadczeniami. Jak wspomniałem, jesteśmy tutaj krótko, wiemy niewiele, a być może, mam taką wielką nadzieję, moglibyśmy sobie wspólnie pomóc. Vistani pod pozorem dobrej gościnności przyjęli mnie pod dach, nakarmili, wyciągnęli historię, opowiedzieli swoje historie. Po czym rzucili klątwy, związali, próbowali zabić, przekazać swojemu panu. Wyciągnęli ze mnie wszystko, co wiedziałem, przekazali wszystkie informacje Stradowi. Zabili lub dostarczyli moich towarzyszy jemu w niewolę lub na pożywienie. Tak długo, jak było to dla nich wartościowe, byli przyjaciółmi. Żeby tylko i wyłącznie zdradzić, kiedy było im to najbardziej na rękę i pokazać swoją lojalność. Nawet w pewnym momencie bardzo przekonująco udawali, że ruszają na zamek, żeby przeciwstawić się Stradowi. Co z tego wynikło? Śmierć moich towarzyszy. Vistani rzucili też na mnie klątwę. Więc zastanówcie się dwukrotnie. Jako klątwę? Przepraszam za... Co tobie do tego? Mogę spróbować ją zdjąć. Gdyby to było możliwe, to poradziłbym sobie sam. Z całym szacunkiem, szanowny panie, ale... Nie przecenia pan być może swoich zdolności i możliwości. Naprawdę... Sądzi pan, że sam w pojedynkę będzie w stanie sprzeciwić się Stradowi i pokonać go bez pomocy niczyjej? Naprawdę, przychodzimy tu z otwartymi rękami i umysłami i potrzebujemy wiedzy i chcemy pomóc, a pan tak zwyczajnie odtrąca tę chęć. Nie mówimy, żeby nam pan zaufał od razu, ale żeby pan nas nie odtrącał ze względu na doświadczenia. Rzućcie sobie na przekonywanie jeden. Ja mam plus 0. Obydwoje czy jeden? Jeden osoba? z was. No macie to, kostkę to... karną za sytuację z Vistani w drużynie i za sytuację z wampirem w wozie? Ja rzucę z kostką karną. Ja rzucę, ale zużyję inspirację. Dobrze, na zero. Ja mogę zużyć drugo i będzie mniej bonusowo. Ale inspirację zawsze możesz rzucić po rzucie. Ale tutaj neguję kostkę, więc na jedno wyjdzie. No. Okay. Mhm. Jeszcze drugi. A nie, przepraszam. Nie. Także zużyłem. Okay. On się na was patrzy. Widzicie błysk w oku. Kiedy przez chwilę wydaje wam się, że facet przejdzie na waszą stronę, pójdzie wam na rękę. Drapie się po bokobrodach. Zdejmuje okulary z oczu, patrzy się na was. Bardzo powoli
podnosi rękę w stronę Ejmiara. Wyciąga ją w swoją stronę. Tak jakby do uścisku. Spoglądam na nią przez taką krótką chwilę. I również wyciągam, ale nie wiem, co on chce zrobić, więc nie łapię jego dłoni, tylko po prostu wyciągam tak jak on. Jak masz ją podniesioną, chwyta cię za rękę, uściska ci. Zacznijmy od początku. Rudolf van Richten. Widać po Ejmiarze, że tak ciśnienie z niego spada, tak aż się wentyluje, niemalże słychać to w powietrzu. Rudolf van Richten, łowca wampirów. Ejmiar Erfir, jestem z daleka i jestem naprawdę nikim. Patrzę się na Zela. A ty co do diabła tu robisz? I wyciąga rękę w twoją stronę. Belriot, a to na gest dobrej woli. Wyciągam schowany bardzo dokładnie dziennik Strada. Może cię to zainteresuje. Dziennik Strada Wązarowicza? Gdybyście to wyciągnęli od początku, to nie byłoby tej dyskusji. Gdybyśmy wyciągnęli od początku, nie mielibyśmy pewności, że jesteś wrogo nastawiony do niego. Mądrze. Nie doceniałem. Idźcie po towarzyszy. Jeżeli uważacie, że wasza koleżanka w kolorowych szmatkach jest tym, kim mówi, że jest, to ją też przyprowadźcie. Mamy parę rzeczy do obgadania. Jest zupełnie innym niż oficjalnie mówi, że jest. Ale to sprawia, że tym bardziej możemy jej zaufać. Dobrze. Mamy kilka rzeczy, które musimy szybko obgadać. Musicie zrozumieć bardzo wiele rzeczy. Uśmiecham się. To jest taki uśmiech, który tak naprawdę nie wiadomo, co zdradza. On może zdradzać cokolwiek, ale widać po Ejmiarze, który takim delikatnym zerknięciem porozumiewawczym rzuca takie krótkie spojrzenie na Zela i mruga okiem. I odwraca się w stronę drzwi, robi dwa kroki, po czym orientuje się, że nie musi i mówi, to znaczy mówi, przykłada, powiedzmy, przykłada dłoń do czoła, jakby ocierając i mówi w głowie: Prążek, podejdźcie tu wszyscy, tylko może zaanonsujcie to właścicielowi gospody. W momencie, kiedy wychodzisz, zrobimy sobie małe cofkę, siedzicie przy stole, pozostała trójka. Mhm. W momencie, kiedy oni weszli na górę, zniknęli za drzwiami, do waszego stołu podchodzi dwójka strasznych typów, jakby okropnych. Cuchnie od nich lasem, takim piżmem, takim bardzo silnym, jakimś dziwnym zapachem. Jeden ma płaszcz poszywany z płatów różnych dziwnych skór. Drugi ma też taki gruby, kożuchowaty płaszcz. Siadają sobie na pustych miejscach, które zostawili Ejmiar i Zel. Wkładają mu rękę w miskę, łyżkę. Wolne! Z daleka? A Wistanka tutaj co w mieście robi? Wolne. Co was tu sprowadza? Podróżujemy. To niebezpiecznie. Że szukacie przewodników. Bo tej tu to bym nie ufał. No nawet jeśli to w kupie siła. No radzimy sobie, dziękujemy pięknie. A to panowie podróżnicy? Nie, my stąd. Dobre mięso? To Szolder upolował. Dobre mięso. Jak panowie jako przewodnicy się polecają, a nigdy pana... A byli panowie kiedyś poza miastem? Dziecko. Kiedy myśmy nie byli poza miastem, dzień w dzień wychodzimy. Wszystkie mięso, które jest w mieście na półmiskach, to od nas. A chyba, że ktoś krowę utukł. Gdyby nie my, to już dawno by ta przeklęta szara swołocz oblazła mury. Widzisz, Jewgenie? Widzisz ten łuk? I Jewgenie wyciągał, jakby przesuwał łuk trochę tylko z nadramienia. Widzisz te nacięcia? Każdy z nich to jeden odstrzelony wilk. Robisz nacięcia na łuku? Na pewno znacie się na swoim fachu? No. Co myślisz, że jak zapnę za głęboko, to pęknie? No wiesz,
drewno lubi pracować. Tak. Na łuku troszkę. A my lubimy adrenalinę. Jak pęka. I trzeba spojrzeć bestii prosto w oczy. To jest jeszcze lepiej. Aha. Aktualnie nie wybieramy się poza miasto. Na pewno? Znam wszystkie ścieżki w okolicy. Wiemy, gdzie są wszystkie wsie. Jakby czego trzeba było, to tanio. Bardzo tanio. Jeśli zostawicie, panowie, jakiś namiar do was, bardzo chętnie skorzystamy. Każdego wieczora tu siedzimy. Widzimy was tutaj już drugi dzień. I zobaczycie jeszcze kilka, jeśli będziemy potrzebować waszej pewnie pomocy. Pewnie tak. Odezwiemy się. Dobrze, dobrze. Tylko żeby nie było tak z innymi. Stwierdzą, że nie potrzebują i już nikt nigdy o nich nie słyszał. Powiedzcie mi jedno, panowie, czy znacie drogę do bursztynowej świątyni? Słuchaj, popatrzyli po sobie, przyszli na ciebie. Odważnie w góry ruszać. Legendy nie słyszeli o zamrożonym cierpieniu, które tam tkwi. Każdy, kto wyrusza, nie wraca. Słychać tylko jednej nocy, jak drze się rozszarpywany przez demony, po czym jego głos niknie gdzieś pośród wichrów. Góra Baratok to nie jest miejsce dla podróżników. Na pewno nie takich, którzy nie wiedzą, dokąd idą. Czyli znają panowie drogę? Znają. A jak znają, to czy są gotowi tam wyruszyć? Gotowi? A gotowi jesteście zapłacić? A ile by wzięli? 100 sztuk złota za dzień podróży. Ile dni się tam idzie? 4. Jak dobrze pójdzie. 100 na was obu? 100 na głowę. Ale ja bez niego nie idę. Stać was na to, żeby umierać, to nie potrzebujecie pieniędzy. Nie no, tak tylko liczę. Dziecko, tu nie ma co liczyć. Idziesz umrzeć? Oddaj pieniądze, zanim to zrobisz. Aha. A czy ta legenda mówi, czyje cierpienie jest tam zamrożone? Barovii. Ta kraina żyje. Zdążyliśmy zauważyć. Żyje swoim własnym nieżyciem. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo masz rację. Uważaj, jak poruszasz się poza szlakiem wyznaczonym przez ludzi. Każde drzewo, każdy kamień, każda kępka trawy chce cię zeżreć. Każda grupa staruszek również. Mamy już za sobą trochę czasu tutaj. Dziękujemy w takim razie, no tak jak mówię, jeśli będziemy potrzebować panów ekspertyzy, to nie omieszkamy się odezwać. Uśmiecham się najserdeczniej, jak tylko potrafię, dając wyraźnie do zrozumienia, że to koniec rozmowy. Wiesz co, oni podnoszą się, jeden z nich, ten, który gadał, mówi: dobre to żarcie. Heimer otwiera drzwi i woła was: przekażcie gratulacje szefowi kuchni. I wracam do swojego stołu. A wy słyszycie, jak Heimer woła was na piętro. Ja bym chciał to dać trochę po fakcie, bo niestety zapomniałem o tym kompletnie. Aha. Aczkolwiek mam zestaw kuchenny Tefal. Okej. Okay. Daje nam bonusy do gotowania. Okej. Okay. Więc to jedzenie jest lepsze, niż mówiłem.
Widzicie Ejmiara na balkonie, który woła was do środka, do pokoju Rectavio. No, ja wstaję. Pojedliśmy w spokoju. Względnym. Tak, względnie tak. Jeżeli chcecie, mogę przyjąć, że to był krótki odpoczynek, jeżeli potrzebujecie. Czemu nie? A nie, ja chętnie skorzystam. Zapomniałem, że mi się ten... Pokaż mi warlocka, który nie skorzysta z tego. No nie ma takiego. Wchodzicie do niewielkiego pokoju, w którym musicie się stłoczyć. Rictavio na widok Nadii. On, nie wiem, mówił coś do siebie, rozmawiał, na widok Nadii zamilkł na chwilę, spojrzał się na ciebie. I dam ci kredyt zaufania tylko dlatego, że oni mówią, że jesteś tym, kim myślą, że jesteś. Ale jeden ruch. Jedno mrugnięcie nie tak. Jedno słowo, które mi się nie spodoba. I wszyscy jesteście świadkami, że nie wytrzymam. Zamknijcie drzwi. Kiedy drzwi się zamknęły, usłyszeliście szczęk zamka, który zamknął się samoczynnie w drzwiach. Na ścianach, nad oknem, na suficie, na podłodze, na framugach. Kiedy Rictavio podniósł rękę, pojawiły się świecące znaki, które mrugnęły kilka razy takim jasno-niebieskim światłem, po czym zgasły, ale jakby dalej widać, że się tam znajdują. Popatrzył się po was. Baldur? No, ja bym chciał tylko się przyjrzeć tym znakom, jeżeli to rozbłyska, czy... Jasne. Rozpoznaje, czy to są jakieś ochronne... Tak jest. Charm? Nie mogę przypomnieć sobie po polsku. To jest Magic Circle. Myślę, że możesz sobie rzucić okiem spokojnie. Tak, wiesz wszystko. To był magiczny krąg. Wbity na bardzo wysokim poziomie, że tak nazwę. Który sprawia, że praktycznie nic, co jest jakiegoś konkretnego typu, żadna kreatura konkretnego typu, albo kilku typów, nie jest w stanie spenetrować myślą, czy wzrokiem, czy uchem, że tak nazwę, słuchem tego pomieszczenia, w którym się znajdujecie. Więc jesteście absolutnie... odcięci od zewnątrz. Tak, bo to głównie jest właśnie po to, żeby sprawdzić, czy to jest jakiś amator, czy to jest koleś, który wie, co robi, czy koleś, który w chuj wie, co robi. Stary, tak, on w chuj wie, co robi. No to, co tu się zadziało w tym momencie, to jest profesjonalizm na najwyższym poziomie. On się po was popatrzył, zdejmując kapelusz, zamachnął się i wydaje wam się, że w momencie, w którym on zdejmuje, kłaniając się tym kapeluszem, to kiedy przesuwa ręką, jego twarz i aparycja zmienia się. I kiedy kończy ukłon, stoi przed wami inny człowiek. Nie ma już spiczastych uszu. Jest dalej stary, siwy. Lepiej zbudowany niż to wam się wydało przed chwilą. Ma bardzo dobrze skrojone, bardzo pragmatyczny ubiór, bardzo taki wojskowy, powiedzmy, gotowy do wszystkiego, co tylko może być. Rudolf von Richten. Łowca wampirów. Z tego, co zrozumiałem, to mamy w Barovii wspólnego wroga i w pewien sposób wspólny cel. Zgadza się. Moje pytanie brzmi, czego potrzebujecie i jak możecie pomóc mi? Wszystkiego, czego możesz nam dać?
No, co będziesz od nas potrzebował, to powiedz. Jak będziemy w stanie to spełnić, to próbujemy. Ja dostałem całkiem sporo i podnosi dziennik Strada. Jest niewiele rzeczy, które mogą zaszkodzić mu, tak jak to. Wiedza, która tutaj się znajduje, może naprawdę pomóc wielu. Jak możemy ci pomóc? Zabijcie Strada. Jak? No właśnie. To jest bardzo, bardzo delikatna robota. Potrzebujecie albo armii, albo dobrego podstępu, albo jednego i drugiego najlepiej. Armie i podstęp nie dały rady w przeszłości. Przynajmniej tyle udało nam się ustalić. Mamy też trochę informacji. Jeśli dobrze pamiętam chimiarze, to przynajmniej jeden z naszych przyjaciół znajduje się aktualnie w zamku Strada. Mam nadzieję, że to nadzieja trzyma was przy tym, że on tam dalej żyje, tak? Jedna osoba, która była w zamku, nie jest przypadkiem w tym mieście? No, nawet dwie. Kto, przepraszam? To na razie pozostaje tajemnicą. No dobrze. Strad ma słabe punkty. To nie jest tak, że nie jest nieśmiertelny. On może i żyje długo, może jest objęty klątwą, ale wszystko da się zniszczyć, wszystko da się zabić. Czy klątwy nie da się zdjąć? Odczarować? Nie znam nikogo, kto byłby w stanie zdjąć tak potężną klątwę. I jaka to jest klątwa? I kto ją nałożył? Klątwę nałożył sam Strad na siebie. Mówi się o tym, że to klątwa, ale z tego, co mówią historie, to tak naprawdę starożytny pakt z pewnymi siłami, które znajdują się tu w Barovii. I wszystkie oczy na Wetela. Z tego, co wiem, to tylko istoty o tej samej mocy lub większej są w stanie tą klątwę z niego zdjąć, ale zabić może go każdy. Ja puszczam, mam nadzieję, że ona słucha i puszczam zapytanie nieme. Słyszysz, wiesz co, wyobraź sobie, że masz takie wrażenie, jakbyś stał w bardzo pustym, ciemnym, kamiennym pomieszczeniu. Nie wiesz, jakie jest szerokie, nie wiesz, jakie jest wysokie. Wiesz, że stoisz na kamiennej posadzce i gdzieś są kamienne kolumny, które odbijają, rezonują jakby w katedrze, jakbyś był bardzo mocno dźwięk, który się odbija echem. I wyobraź sobie, że gdzieś w tej ciemności, wiesz, ale nie widzisz, siedzi kobieta na kamiennym tronie, która postukuje paznokciami w oparcie fotela. I to stukanie niesie się echem po tej całej katedrze. Nie widzisz tego? To jest tylko wrażenie, które masz, które daje ci do zrozumienia, że tak, ona wszystkiego słucha. W Barovii też można znaleźć... Proszę, mów. To też miało być pytanie, czy ona uznaje się za na tyle silną. Możesz się jej spytać. Chcesz się pytać swojej patronki, czy czuje się na tyle silna, żeby mierzyć się z jakimś typkiem? Czy jest na tyle, czy czuje się na tyle silna, aby próbować zdjąć tą klątwę? Zdejmować klątwę? Co ja z tego będę miała? Chcę jego duszy. Nie mam zamiaru z niego zdejmować czegokolwiek. To jest odpowiedź, którą dostajesz. Ja słyszę, że ktoś mówi coś na głos o zdejmowaniu klątwy. Sorry, by się wyłączyłem. Nie. On Wetel do siebie rozmawia, wiesz? Do swojej patronki. Dobra. Telefon wewnętrzny. Tak. Okay. Inny rodzaj pierścionka. Van Richten patrzy się na was. W tej krainie znajdują się zarówno ludzie, którzy mogą nam pomóc, jak i przedmioty o wielkiej mocy, które mogą zaszkodzić Stradowi.
są miejsca wielkiej magii, istoty spętane starożytnymi paktami. To jest chore miejsce. Ta kraina jest wynaturzeniem, wykrzywieniem wszystkiego, co do tej pory widziałem. Imponuje mi twoja wiedza, przyjacielu. Naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem. Wypłaciłem za nią odpowiednią cenę. Domyślam się, że nic nie było za darmo. Strad uwielbia bawić się swoimi gośćmi. Wiemy to za dobrze. Uwielbia testować ich siłę. To też. Im silniejsi są, tym bliżej pozwala im podejść. Czy to nieironiczne? Nie, jeżeli znasz jego motyw. Bo widzicie, legenda, może nie, plotka głosi, że klątwę ze Strada można zdjąć tylko wtedy, kiedy zajmie się jego miejsce na tronie Barovii. Aha. Kiedy ktoś przejmie od niego władzę, wtedy on będzie wolny. Ale żeby to zrobić, trzeba udowodnić, że dorównuje mu się mocą. Ale wtedy koło zatoczy... Historia zatoczy krąg. Czemu? Bo powstanie nowy Strad i będzie tak, jak było. Strad jest Stradem. Nowy władca. Władca jest władcą. Czy Strad naprawdę jest zły do szpiku kości? Czy taki chce być, czy to klątwa sprawia, że taki jest? Strad, żeby podpisać, może nie, żeby potwierdzić pakt, który zawarł, zamordował swojego brata w dniu jego ślubu i wypił jego krew. Z kim zawarł ten pakt? On, wiesz, podnosi dziennik. Może znajdę to tutaj. Może trochę więcej można znaleźć w Bursztynowej Świątyni. Może gdzieś indziej jeszcze w Barovii. Im dłużej przebywam w tym pomieszczeniu, tym większą nadzieją napawa się moja dusza. Naprawdę. Ponoć w mieście na południowy zachód stąd. Dajcie mi sekundę. Jest biblioteka przy świątyni, w której można znaleźć więcej informacji. Jak nazywa się to miasto? Teufeldorf. Czy ta nazwa coś mi mówi? Bo wydaje mi się, że coś mi mówi. Nie jest to tak. Z dziurą w ziemi? Tak, to jest, no z ziemi. To jest ta nazwa. Czy ta biblioteka nie została zniszczona? Czy to nie było tak, że to było jedyne miejsce, które zostało z całego tego miasta? Nie, wszystko co było wokół świątyni zostało zniszczone. A sama świątynia? Też. Okej. To bardziej pytanie, czy biblioteka została zniszczona? Tak. No super. Mam dla ciebie złe wieści, przyjacielu. Teufeldorf nie istnieje. To znaczy, Teufeldorf nie istnieje. Teufeldorf istnieje. Byłem tam. Strad wiedział o tym, że tam jest wiedza, która jest w stanie mu zaszkodzić. Zrównał miasto z ziemią. Musi być coś więcej. Zawsze można spróbować poszukać w ruinach. Może ocalało. Tam, kiedy ostatni raz tam byłem, byli również moi przyjaciele. Wysłałem do nich wiadomość. Nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętam, tak? Ja pamiętam. Dobrze.
Co było w tej wiadomości? Żeby tego szli... nie pamiętam. A, mieliśmy się spotkać w jakimś miejscu, które dosyć pamiętałem, ale dokładnie nie pamiętam. Okay. Wydaje mi się, że przekazałem im, że idziemy do Walaki. Tak, ale mi się też wydaje w ten sposób, więc będę sobie to na dzisiaj się będę tego trzymał. Jest nas tu więcej. Przybyliśmy z daleka. Z bardzo, bardzo daleka. Z krainy, która jest czymś zupełnie innym. Jeżeli chcecie znaleźć osoby, które mogą wam pomóc, na wschód stąd, jeżeli pójdziecie drogą, dotrzecie do miasta, które nazywa się Kresk. Niedaleko stamtąd znajduje się opactwo świętej Markowi. W tym opactwie ponoć zbierają się ludzie, którzy będą próbowali się Stradowi przeciwstawić. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy zły, ale takie słyszałem plotki. Na północ stąd znajduje się gigantyczne jezioro Zarowicz. Po północnej stronie tego jeziora znajdują się niezgłębione, niezbadane lasy. Powiedzmy, że przemierzając je, niejednokrotnie widziałem magię na poziomie dużo wyższym niż moja. Ktokolwiek jest w stanie używać tej magii, jest realnym zagrożeniem dla Zarowicza. Na południe stąd, całkiem niedaleko, jest bursztynowa świątynia. Nigdy nie odważyłem się tam dotrzeć, ale jeżeli jesteście gotowi sprostać niebezpieczeństwom, to może znajdziecie tam rozwiązanie. Całkiem niedaleko też. Tylko teraz przyznam się szczerze, że nie mogę znaleźć na mapie. Ale względnie na południe. Nie znajdę. Według legendy na południe stąd znajduje się miejsce, w którym dawno temu mieszkał smok, który próbował oprzeć się armii Zarowicza, kiedy ten najechał Barowie. Wtedy nie dał rady. Ponoć to miejsce jest ruiną, a smok nie żyje. Ale może zostawił coś. Nie jest podobno tak, że w tej krainie nic tak naprawdę nie umiera? Jest dopiero od jakiegoś czasu. No tak, ale próbował się przeciwstawić, jak najechał te ziemię. Ale wtedy nie był jeszcze... Tak, dobrze koleżanka mówi. Całkiem mądra kocica. Nie był jeszcze opętany klątwą. Jak jest naprawdę? W pojedynkę ciężko się tam zapuścić. Jest wiele miejsc w Barowi, które mogą się przydać i mogą pomóc. Na każdym kroku czai się śmierć. Ale jest takie stare przysłowie z moich rodzinnych stron, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. W moich rodzinnych słowach brzmiało ono nieco inaczej. Jeżeli chcecie, mogę nanieść na mapę miejsca, w które możecie się ruszyć. Powiedzieć wam o ludziach, którzy mogą wam pomóc. Popatrzę się na ciebie, Prążek. Mhm. Jeżeli jesteście zdeterminowani ruszyć na Strada, jesteś zdeterminowana, żeby ruszyć na Strada? Chcę wrócić do domu. Inaczej nie wrócę do domu. Oj nie. Nie wypuścicie stąd. On sięga po pistolet, podaje go tobie. On
Umiesz z tego strzelać? Dziurą mnie do siebie i pociągnąć za kurek, więc chyba dam radę. A potem przeładować. Będę tutaj siedział i czekał. Jak powiedziałem, pomogę wam, naniosę miejsce na mapę. Ale nie pójdę z wami. Pracuję sam. Poczekam na odpowiednie momenty i uderzę w punkty, w które uważam, że należy uderzyć. Czy masz jakichś sojuszników? Patrzę się teraz na Nadię. Miałem Wistankę, która była moją uczennicą. Znacie, straciła nogę, ale ta, którą ma teraz, działa równie dobrze. Nie mam pojęcia, gdzie może się znajdować teraz, ale jest wredną małpą, poluje na wszystko, co ma kły. Ona, jeżeli spotka waszego uzębionego towarzysza, nie daruje mu. A wam może, jak ją przekonacie, żeby nie odstrzeliła was zaraz po nim. Ale jeżeli przekonacie ją, żeby przeszła na waszą stronę, to nie zazdroszczę nikomu, kto stanie przeciwko wam. Pomóż nam w tym. Daj nam coś. Albo inaczej, w jakich relacjach się rozstaliście, ostatni raz widzieliście? Czy jeżeli wspomnimy, że... Mamy ten sam cel, ale nie pełamy do siebie uczuciem. Rzuć na perswazję, Anthemos. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobrze. To bardzo słaby rzut. Nie mam nic, co mogłoby wam pomóc. Rzuć ktoś inspiracją. Ja ci mogę rzucić moją inspiracją, żebyś przerzucił. To rzucaj. Niestety, póki co to nie ma nic, co by mogło wam pomóc. Tylko mam dzisiaj bardzo złe rzuty, jak zauważyłem. Nie zawiedź mnie. 9. Nie mam nic. Ile razy możemy rzucać inspirację, żeby przerzucał? Jak spalicie się z inspiracji, proszę bardzo. Chcesz się spalać? Dorzuć mu. No, rzucaj. Dobra, rzucę jeszcze raz. 6-9. Bardziej chujowo być nie może, no. Pyk, 1. Oj, może. No wiem, ale potrzeba mi do 6-9. Dzięki. Okej. Okay. 21. Nie mogę dać wam nic, co zapewni wam jej pomoc. Ale mogę napisać list i może to nastroić ją trochę bardziej pozytywnie do was. Machnął ręką i widzicie, jak rozwinął się pergamin, pióro zamoczyło się w inkaście i zaczęło pisać coś po pergaminie. Wszystko będzie nam pomocne. Cokolwiek tak. Jesteś w stanie nam powiedzieć, dać. Mam taką. Przestrzec przed czymś. Mam dla was taką jedną radę. W tym miejscu, w tej krainie. Nic. Nie ma nic dobrego. Niemalże każdy albo będzie chciał wbić wam nóż w plecy. Każdy, kto stąd jest, albo będzie zmuszony wbić wam nóż w plecy, żeby przeżyć. Albo ze strachu. Wyciągam rękę z butelką. Wino jest całkiem dobre. Tak, wino jest całkiem dobre. Podchodzę do niego. Ale i tak, tak kończy blisko. Się z jakiegoś powodu. Podchodzę do niego blisko, tak niekomfortowo blisko. Mhm. Wbijam mu palec w mostek i mówię. A jednak tutaj jest coś, co daje nadzieję. I rozglądam się nam i tym biedakom, którzy siedzą tam na dole. Tu nie chodzi o nadzieję. Tu nie chodzi o dobro. Tu nie chodzi o tych ludzi nawet. To, co chciałem wam powiedzieć. Ta rada, którą chciałem wam dać. Wszystko dookoła was jest śmiertelnie niebezpieczne. Groźne i złe przede wszystkim. Ale niekoniecznie stoi po tej samej stronie, co Strad. Wiemy to. Najlepiej. Więc jeżeli chcecie wygrać,
to znajdziecie każdy możliwy sposób i przekonacie wszystkich i wszystko, żeby stanęli po waszej stronie, zanim wbiją wam nóż w plecy. Zrobimy to. Teraz może odpocznijmy chwilę, zostawmy... Rozejdźmy się po prostu i wrócimy do tematu. Albo po prostu się napijmy i porozmawiajmy o czymś, co nie jest przytłaczające. Dobrze. I niszczące ten wieczór. Dajcie mi dzień, żeby przestudiować na szybko tą księgę. Zelu, czy ta księga będzie potrzebna w naszej podróży? Może będzie bezpieczniejsza z mistrzem Rictavio? Wyciągam drogę. Oczywiście, że mam kopię tego. To jest zbyt cenne, że była jedna kopia. Kopia. Ostatni raz kopię widziałem dawno temu, jak odwiedzałem moją znajomą Halinę. No to było dawno temu. Dobrze, dajcie mi czas do jutra. Przestuduję tą księgę. Jak znajdę jakieś informacje, które mogą się przydać, to zreferuję wam tak łatwo, jak się tylko da. Jest coś jeszcze. Jest ktoś jeszcze. Słucham. Ktoś, kto jest jeszcze bardziej zdeterminowany niż my. Choć może to brzmieć dziwnie, nieprawdopodobnie. O kim mowa? Ismark Kolianowicz. A, znam młodego Kolianowicza. Zasłyszenia, ale znam. Znasz jego siostrę? Mhm. Znasz osobę albo wzmiankę o sobie o imieniu Tatiana? Tak. W tym dzienniku będzie o niej dość sporo. Powiedziałbym nawet, że większość praktycznie. Więc nasz umiłowany strat i tak widać na twarzy, że aż mi się niedobrze od tego zdania zrobiło. Bardzo myśli, że Irina jest, czyli siostra Ismarka, jest Tatiana. Więc jeżeli by się nam udało znaleźć, odzyskać, bo niestety Irina obecnie jest ustrada na zamku. Ale podejrzewam, że jak to osoba, każda osoba, która kocha nadżycie, w tym przypadku ustrada, trochę to nie idzie w parze z tym określeniem, ale jeżeli osoba, która kocha nadżycie, sprawia, że osoba, która darzy ją tym uczuciem, staje się bezbronna. Co chcę przez to powiedzieć? Irina jest chyba naszą największą nadzieją, żeby pozbyć się strada. Kładzie ci rękę na ramieniu. Miej nadzieję. Nadzieja umiera ostatnio. Właśnie, a propos umiera. Ale to do tego za chwilę przejdziemy. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy sobie tutaj zakończyć dzisiaj sesję. Rozmową z Van Richtenem. Co od niego dostaniecie? Dostaniecie przed następną sesją w paczce. Okay. I jeszcze dokończymy ewentualnie rozmowę następnego dnia. Ten wieczór macie spokojny, nic was nie będzie gnębić. Raczej. Następny dzień zdecydujecie sami, co chcecie robić. Macie różne możliwości. No w głowie taki typowy pastisz filmowy, jak jest mentor, uczniowie, Splinter i żywy ninja. Tak, i żywy ninja. To jest tego typu. Tak. Jakiś cel.